Darmowe 500 powrotów dla wszystkich graczy Fortnite w prezentach świątecznych oraz zimowa Sky ma się podobno tam znaleźć, tak mówi jeden z mocniejszych leakerów i powiem Ci, czy to prawda, ale powiem Ci również o 14 darmowych prezentach dla wszystkich graczy Fortnite oraz dwóch skinach z Afriko, totalnie na te święta, powiem Ci o Winterfestie, kiedy się zacznie, ale jeśli chcesz, żeby już się zaczął, walnij łapeczkę w górę i robimy szybki konkurs na 20 zł PSA 1, co musisz zrobić, sprawdź, czy nie wygasł Ci kodzik Seikam za sklepy, to musisz zrobić koniecznie, oczywiście walnij subika na tym kanale YouTube, followa na Instagramie i Twitchu, linki w opisie Seikamstar i napisz tutaj swój nick z Instagrama pod tym materiałem i w tym tygodniu robimy już losowanie na live. Jedna osoba zgarnie Paysip Carda na nowy starter pack, bo jak wiecie, nowy starter pack pojawi się już prawdopodobnie w tym tygodniu i będzie on wyglądał tak, wyglądał naprawdę mega kozacko, jest on naprawdę opłacalny, co będzie zawierał, ile będzie kosztował, około 15-16 zł, to będzie jego cena, a będzie zawierał 6 fałdolców bez wykonywania jakichkolwiek zadań, będzie zawierał skina, będzie zawierał kilofa, prawdopodobnie również malowanie i plecak, więc jest naprawdę fajny zestawik, szczególnie, że cena jego jest mega niska na taką zawartość i w sumie to płacimy tylko za same fałdolce, a skina dostajemy jakby za friko, więc warto zakupić. Ja oczywiście jednego kupował z bomby, bo pamiętajcie, że ten pakiet już nigdy później nie wróci, więc on jest tylko teraz dostępny w tym sezonie i naprawdę warto go ogarnąć, jeśli potrzebujesz fałdolce, podoba Ci się skin, albo na przykład nie masz na karnetowy i potrzebujesz małego zasilania fałdolczyków, także deal jest naprawdę mocny. Jest to jeden z najbardziej opłacalnych pakietów, który jakikolwiek jest w sumie w Fortnite. Druga kwestia to nowa aktualizacja świąteczna, która przyniesie nam nie tylko same święta, ale również nowe bronie i mega dużo zmian. Będzie ona już prawdopodobnie w najbliższym czasie, dokładnie 13 grudnia, czyli wtorek, gdzie będziemy robić mega live'a właśnie z tego update'iku, co nam dokładnie przyniesie na pewno event świąteczny, darmowe prezenty, zmiany na mapie, ale również dwie nowe bronie, które już pojawiły się w plikach gry. Pierwsza broń jest troszkę dziwna, bo będzie taki jakby muszkiet związany z ogniem, będą prawdopodobnie jego strzały podpalać budowlę, no i będzie to wyrzutnia świetlików, więc jest to naprawdę dziwny item, ale co prawda, takiego jeszcze chyba w Fortnite nie mieliśmy. I drugi item jest nawiązaniem typowo do rozdziału pierwszego i mieliśmy coś takiego właśnie w rozdziale pierwszym, chodzi o boomboxa, a właściwie teraz o gitarę. Nowym itemem będzie gitara, która podobno będzie również falami dźwiękowymi, niszczyła budowę, zapytasz się jak? No właśnie, już i tłumaczę, w rozdziale pierwszym mieliśmy takie radio boomboxa, które rzucaliśmy na ziemię, następnie ona falami dźwiękowymi niszczyła wszystkie budowle i tutaj będzie podobnie, tylko gitarę pewnie będziemy mogli nosić, no i po prostu w ręce niszczyć te przedmioty, które będą koło nas, więc będzie to na pewno ciekawe, aczkolwiek że nie to użyteczne, zobaczymy, bo sam boombox kiedyś nie był jakiś giga użyteczny finalnie po nerfach, więc tutaj może być podobnie, ale również powiedzmy sobie, jak będzie ten update wyglądał, będzie to update oczywiście techniczny i być może już ostatni update, tak naprawdę w grudniu techniczny, czyli przerwa techniczna, będzie gdzieś o godzinie 9 rano, a następnie będziemy musieli pobrać duży plik, który będzie aktualizacją i gdzieś w godzinach 10, 11, 12 będziemy mogli już grać. Następnie event świąteczny wraz z prezentami, schroniem i wszystkim trafi w okolicach 15 grudnia do gry, czyli w czwartek, przynajmniej tak mówią wszyscy likerzy, i wtedy w okolicach 15 godziny, ja oczywiście na wtedy live'a, bo będziemy czekać właśnie na nowy evencik świąteczny, będziemy mieli włączone schronienie, które znajdziemy w lobby i tam będzie nasze 14 prezentów. Jak to ma działać? Po prostu każdy gracz Fortnite będzie mógł codziennie zalogować się około godziny 15 do Fortnite i otworzyć jeden darmowy prezent, który będzie stał w tym schronieniu, do którego będziemy wchodzić z lobby. Następnie będziemy mogli odbrać wszystkie przedmioty oczywiście do końca tego roku, no i będą one zawierały takie rzeczy jak na przykład lotnie, kilofy, malowania, tańce czy inne rzeczy, jak i również dwa darmowe skiny dla wszystkich graczy, ale na pewno dwa, no właśnie możliwe trzy, generalnie jakie to skiny będą i kto będzie mógł je zdobyć. Skiny odebrać będzie mógł każdy, będą one dostępne prawdopodobnie w okolicach dnia 7, 10 bądź 12 i 14, jest to taka data, gdzie właśnie najczęściej te skiny pojawiały się do zdobycia. No i tutaj jakie skiny będą do odebrania? W tym momencie większość likerów mówi, że pan Pangów będzie prawdopodobnie na 100% już w Fortnite i Pangów to jest ten taki duży kula czerwony, którego kojarzycie, ale będzie on w nieco zmienionej wersji. Pierwszym skinem będzie głów, który właśnie leży sobie w tamtym pokoiku, czyli w schronieniu, i on sobie śpi na środku pokoju, co może sugerować, że nie będzie on dostępny od razu, tylko właśnie po tych kilku dniach eventu. Następnie Pangów będzie do zdobycia pewnie w tej biało-brązowej wersji, czyli takiej dosyć dziwnej, może on być właśnie w prezencie normalnie, ale również może być jeszcze jeden Pangów, którego będziemy mogli zdobyć. Wtedy mielibyśmy trzy skiny, jak to możliwe, no bo rok temu mieliśmy taki fajny event od Fortnite, że mieliśmy dwa skiny z prezentów, ale również pierwszego dnia eventu pojawiła się dodatkowa Isabel, którą mogliśmy kupić za 0 fałdolców w sklepie Fortnite, a właściwie przez Epic Games Launcher, i tutaj również może być podobnie, bo jeszcze mamy jednego głupa, który ma się pojawić w Fortnite. Co ciekawe, ten głup jest przebrany za Hojnę i mega przypomina sierżanta Hojnę, którego już kiedyś mieliśmy, i odnośnie tego głupa znajduje się on w oficjalnych ankietach Fortnite, co sugeruje, że faktycznie może on się pojawić. Wtedy mielibyśmy dwóch panów głupów i jeden dodatkowy ukryty skin, o którym wam zaraz powiem. Drugim skinem może być zimowa Sky, która jest totalnie ubrana właśnie w tym zimowym, fajnym, świątecznym motywie. Ten skin również jest już przygotowany w plikach gry i czeka on tylko na wprowadzenie do gry. I czy on będzie za darmo? No tutaj właśnie jeden z najbardziej takich popularnych leakerów o tym poinformował, i o to chodzi z tymi 500 fałdulcami i właśnie tą Sky, że podobno są one częścią nowego eventu świątecznego, ale czy to do końca prawda? Już wam mówię, skąd to się wzięło, dokładnie wczoraj na streamie.
filmie mega dużo widzów zaczęło spamić mi informacją, no że pojawił się nowy film, gdzie właśnie ziomek zlikował wszystkie już praktycznie te najważniejsze prezenty i faktycznie informacja wzięła się od ziomka, który ma 200 tysięcy followersów i ten film w ciągu kilku godzin zrobił dokładnie 30 tysięcy wyświetleń, również jest on popularny na TikToku i innych socjalach i wszyscy dokładnie teraz o tym gadają i ten ziomeczek zasugerował FNBR Intel, że będziemy mieli 500 followersów w jednym prezencie, co faktycznie może się wydarzyć, bo jest to mega ciekawy motyw, bo pamiętajmy, że mamy teraz nowy rozdział i Fortnite może chcieć jakoś zabłysnąć, więc jak najbardziej może coś takiego się wydarzyć i byłby to mega miły gest, szczególnie, że przypominam, że Fortnite już kiedyś takie faulce rozdawał w innych na przykład eventach, czy to bitwach społeczności i faktycznie często dało się takie faulczyki zdobyć, aczkolwiek czy jest to na 100% potwierdzone? Absolutnie nie. Pamiętajcie, że wszystkie jakie informacje są tylko teoriami i dokładny research zrobiłem właśnie na temat tego filmu i faktycznie na jego kanale znajduje się ten film, dokładnie jak on to odbiera, ale pamiętajcie, że teraz dużo rzeczy łatwo jest fejkować i nie jest to jeszcze na 100% moim zdaniem potwierdzone, więc miejcie to na uwadze. Po prostu w tym momencie nie możemy jednoznacznie potwierdzić, czy te faulce na 100% będą, czy właśnie nie, wygląda wszystko legit, ale pamiętajcie, że jest to info od jednego ziomeczka na razie, to prawda jego leaki często sprawdzały się, ale pamiętajcie, że tak jak mówię, może to się nie sprawić, więc na razie musimy poczekać. Drugą kwestią jest skin Sky, którego również on odebrał z prezentów, jest tam informacja, że ten skin jest właśnie dodatkowym prezentem, również na Winterfest i co ciekawe, również nie mamy tutaj potwierdzenia, czy faktycznie to się wydarzy, bo jak najbardziej to Sky może być dodatkowym prezentem świątecznym, może to być właśnie ten drugi skin, na którego czekamy w Winterfeście i napiszcie, czy chcielibyście, moim zdaniem ta teoria jest mega legit, no bo w sumie idealnie ona pasuje do Fortnite'a teraz, żeby dać ją za darmo jako taki prezencik, no bo raz wygląda mega fajnie, dwa gracze by się ucieszyli i myślę, że byłby to strzał w dziesiątkę, aczkolwiek pamiętajmy, że w jego filmie co prawda nie ma nigdzie informacji, że to jakiś koncept czy coś, ale również może on się pomylić, także być może ziomek po prostu przygotował mega dobrego baita, a my wszyscy się nagraliśmy, ale postanowiłem nagrać wam materiał o tym, no bo wiem, że dużo osób już o to pyta, czy jest to legit, bo naprawdę cały film wygląda dokładnie tak, byśmy odbierali sami te prezenty i jakby faktycznie to był event, aczkolwiek jeśli by te przecieki się sprawdziły od tego ziomeczka, ta teoria, ten koncept, no to byłoby totalnie super, no bo nie oszukujmy się, ale kto nie chciałby dostać taki Sky totalnie za friko jako prezencik, jak również 500 followersów i pamiętajmy, że rok temu Fortnite mega mocno uderzył, no bo na Vitabel też na początku nikt nie wierzył i wszyscy myśleli, że będzie w sklepie, a finalnie nam się to sprawdziło, także naprawdę jest jakaś nadzieja. I jeszcze często pytacie, co prawda, że pojawiają się świąteczne wyzwania w Fortnite i prawdopodobnie tak, wyzwania świąteczne są to takie dodatkowe questiki, które możemy robić bezpośrednio na mapie i najczęściej są to rzeczy, na przykład znaleźć jakieś gwiazdki na mapie, jakieś artefakty, fakty, rzeczy, lokacje związane ze świętami, za to dostajemy jakieś mniejsze nagrody, typu na przykład kilofy, typu jakieś malowania, plecaki i tego typu rzeczy i możliwe, że również w tym roku będą, bo najczęściej takie wyzwania się pojawiały i tutaj akurat nie oczekujemy jakiś mega fajny nagród typu skiny, tylko to są raczej dodatki, które każdy gracz może sobie również wykonać. I cały event zimowy potrwa około do końca tego roku i będziemy mieli końcówkę tego eventu na początku stycznia, czyli 1, 2, 3 stycznia, pewnie gdzieś tam podczas update, takie troszeczkę czasu będziemy mieli i pamiętajcie, najważniejsze co jest to w sumie, logować codziennie wtedy do Fortnite'a, żeby sobie takie rzeczy wszystkie wykonać. Pamiętajcie również, że oczywiście w najbliższym update'cie dostajemy mega, ale to mega dużo koncertu i będzie to jeden z największych update'ów Fortnite'owych, przynajmniej w tym rozdziale, no bo będzie on miał kontent na najbliższe kilka tygodni, w sumie nie dwa, bo Fortnite teraz będzie na urlopie i nie będą pojawiały się już żadne update'y techniczne, tylko będą to aktualizacje zawartości, które będą wprowadzały nam jakieś minimalne zmiany na mapie, być może jakieś dodatkowe zadania, evenciki, no czy właśnie na przykład bronie. Ja wam mega dziękuję za uwagę, pamiętaj łapeczkę w górę, subik, kodzik, sejkam w subskrypcie, no i oczywiście zapisz się do konkursu, biegnij na socjal, Instagram wszystko w opisie, na 4K robimy konkursik. Życzę miłego weekendu, zapraszam na inne materiały. Trzymajcie się, cześć!